Województwo śląskie szykuje się na najgorsze i zabezpiecza dla mieszkańców jodek potasu. Powodów do paniki nie ma, bo zagrożenie radiacyjne w Polsce jest bliskie zeru. Jednak w obliczu toczących się walk w rejonie zaporowskiej elektrowni atomowej działania prewencyjne są konieczne. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wojewoda śląski przygotował dawki dla 6,5 miliona mieszkańców województwa. Wszystkie tabletki już w ubiegłym tygodniu zostały zadysponowane do powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej i od kilku dni są już redystrybuowane na niższe poziomy, na poziom zarządzania kryzysowego w powiatach. Powiaty redystrybują już w poszczególnych gminach, tak aby do tego ostatniego, przedostatniego tak naprawdę miejsca sukcesywnie mogły trafić. Jedynym z pierwszych miast, które ruszyło z kampanią informacyjną, jest Czelać. Do wiadomości publicznej podano lokalizację kilkunastu punktów, gdzie po wystąpieniu zagrożenia będzie można zgłosić się po jodek potasu. Te punkty na ten moment nie działają. Informacja, która pojawiła się w naszych miejskich mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, miała przede wszystkim na celu, aby pokazać mieszkańcom, gdzie te punkty będą zlokalizowane w przypadku, gdyby do takiej sytuacji, gdy wystąpi konieczność pobrania tabletki, doszło. Tak? Jak wszyscy wiemy, przyjęcie jodku potasu jest skuteczne tylko wtedy, kiedy dojdzie do niego w określonej okresie czasowym. Bo faktycznie w momencie wystąpienia skażenia radioaktywnego, aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek powinno się przyjąć najlepiej w ciągu 2 godzin od otrzymania komunikatu. Endokrynolodzy zapewniają, że przyjęcie jodku do 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania wciąż zapewnia ochronę. Jodek potasu to jest po prostu zwykły mikroelement, to jest substancja, która jest wykorzystywana do produkcji hormonów tarczycy, po prostu. I dzięki tym hormonom, które wpływają na najróżniejsze rzeczy, ale przede wszystkim na metabolizm, tutaj na utrzymanie termogenezy, to są te podstawowe mechanizmy działania, które dzięki którym zawdzięczamy nasze normalne funkcjonowanie. Dlatego specjaliści endokrynolodzy alarmują, żeby jodku potasu nie stosować profilaktycznie na własną rękę i bez konsultacji z lekarzem. Każdy, kto stosuje lek niepotrzebnie, naraża się na wystąpienie najróżniejszych chorób tarczycy, a w szczególności jej nadczynności. Ponadto metabolizm jodku trwa maksymalnie kilka dni, zatem zapobiegawcze jego stosowanie nie przyniesie efektów. Limit na węgiel i nowy pomysł rządu na jego dystrybucję. Dzisiaj w sklepie Polskiej Grupy Górniczej można było po raz pierwszy kupić mniej węgla niż do tej pory. W sklepie internetowym klient nie kupi już 3 ton, tylko 2. Powodów wprowadzenia limitu PGG wprost nie tłumaczy. W żaden sposób nie wycofujemy się z kwestii sprzedaży internetowej. Te 2 sesje w tygodniu zostaną zachowane. Zostanie zachowana cena atrakcyjna i będziemy przez cały czas sukcesywnie uzupełniać zapasy. PGG w przyszłym roku zamierza także zwiększyć wydobycie węgla, w tym węgla opałowego. Tutaj modyfikujemy plany, przeprowadzamy inwestycje. Plany planami, ale większość potrzebuje jednak węgla na już i to jak najwięcej. Teraz klienci PGG nie zaopatrzą się w opał na dłużej. Na cały sezon grzewczy muszą im wystarczyć 2 tony. Dlatego spółka proponuje dodatkowo do 3 ton miału, który ma uzupełnić braki. Problem w tym, że skorzystają z tego tylko użytkownicy starszych pieców i choć w sieci pojawiają się takie pytania, to w dalszym ciągu potrzeba przede wszystkim ekogroszku, groszku, orzecha czy kostki. O tym, że rząd próbuje braki węgla uzupełniać, świadczy też zachęta ministra aktywów państwowych do włączenia się samorządów w dystrybucję. Samorządy otrzymały listownie propozycję w tej sprawie. Korespondencja jasno wskazuje, aby miasto pośredniczyło w handlu węglem. Żadna spółka komunalna nie została w Katowicach stworzona do tego, by zajmować się handlem węglem. Co więcej, mamy tutaj ustawę o spółkach komunalnych, która jasno mówi, że to nie jest zadanie miasta. I taka propozycja dla nas jest zrzuceniem całkowicie odpowiedzialności i dołożeniem kolejnego zadania miastu. Nic dziwnego, że na razie takie rozwiązanie z zainteresowaniem się nie cieszy. Zdecydowanie brakuje jednak tu konkretów i widać, że oferta jest spóźniona o wiele tygodni. Oby nie skończyło się to jak z wyborami kopertowymi, pisze Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Poza tym samorządowcy mają wątpliwości co do dostępności opału. Jak widać na stronie Polskiej Grupy Górniczej, która chwali się, że w tym roku sprzedała już 1 000 000 ton węgla, jego zdobycie nie jest w dalszym ciągu łatwe. Jeśli dostęp do węgla nie będzie lepszy, to wkrótce może okazać się, że nawet miału nie wystarczy. Wtedy pozostaje liczyć tylko na to,
że zima będzie w tym roku łagodna. Nie jesteśmy może Doliną Krzemową, ale na pewno przemysłową potęgą na skalę Polski. Mimo ograniczeń, jakie narzuciła pandemia, obecny kryzys gospodarczy i energetyczny, śląskie firmy utrzymują produkcję. Muszą jednak dostosowywać się do zmian. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym ruszyły międzynarodowe targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki, gdzie rozmawiano m.in. o tym, jak w dobie kryzysu zmienia się produkcja samochodów. Jeżeli gaz przestanie płynąć w ogóle, prawda, no to zakłady motoryzacyjne staną, to muszę Państwu powiedzieć otwarcie, że zakłady motoryzacyjne staną. Pierwsze, jak ktoś chce kupić auto, to proszę szybciutko, dlatego że żadna lakiernia nie będzie funkcjonować. Dlatego że karoserie muszą być pokryte warstwami, które są w piecach. Te piece zwykle są gazowe. Oczywiście przechodzi się na piece elektryczne już też teraz, no tylko te elektryczne, no raz, będzie to droższe, samochód znowu będzie jeszcze droższy. Jak podczas debaty podkreślali przedsiębiorcy, słowo klucz na dziś to totalna zmienność. Chodzi o to, jak wydarzenia na świecie wpływają na gospodarkę. Dziś przemysł stoi przed dużym wyzwaniem dostosowania się do globalnych zmian. Mamy kilka takich kamieni milowych. Pierwszy, mamy jedno miejsce prawdy. W tej chwili już nie mamy kilku prognoz o różnych współczynnikach zmieniających w poszczególnych działach, tylko mamy jednakową wartość sprzedaży, czy jednakową wartość kosztów. Obojętnie, w którym miejscu spojrzymy w firmie, wszyscy widzą tą samą kwotę. To jest bardzo ważne. O przemyśle 4.0 i jego technologiach na miarę XXI wieku rozmawiano pośród innowacyjnych rozwiązań związanych z obróbką metalu. W międzynarodowych targach udział biorą liderzy rynku produkcji, dystrybucji i projektu maszyn. Tego typu maszyny pozwalają przyspieszyć produkcję, czyli obniżyć tak naprawdę też koszt wytworzenia, dlatego że coraz bardziej, tak jak w drugiej maszynie mamy robota, tutaj idzie w automatyzację to wszystko, więc czyli ten koszt wytworzenia poszczególnej części zaczyna być coraz niższy i coraz szybszy, więc taniej i więcej można dzięki tego typu maszynom wyprodukować. Na co duże zakłady produkcyjne dziś zwracają szczególną uwagę, chcąc obniżyć koszty. Ponadto pełna automatyzacja, integracja inteligentnych maszyn i cyfryzacja przemysłu to procesy charakterystyczne dla podejmowanej tematyki przemysłu 4.0. Ponad 500 milionów złotych dla szpitali w Polsce, z czego ponad 77 milionów dla szpitali w województwie śląskim. Te pieniądze mają trafić do tych placówek, u których wzrost wartości kontraktów po ostatnich podwyżkach nie przekroczył 16%. Chciałem powiedzieć, że w naszym województwie to są 24 jednostki, które skorzystają właśnie z tych środków. Są to zarówno 17 jest tam szpitali powiatowych, w tym 3 szpitale marszałkowskie oraz 2 szpitale, które są zarządzane przez inne podmioty. Do końca tego roku do szpitali w regionie trafi 22,5 miliona złotych. Z kolei w przyszłym roku od stycznia do czerwca ma to być 55 milionów złotych. Jednym ze szpitali, do których trafią pieniądze, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Nasze środki w ramach kontraktu uzyskiwanego z NFZ-u będą powiększone w stopniu około 216 tysięcy miesięcznie. To daje nam kwotę ponad 800 tysięcy do końca roku i środki będą przeznaczone na funkcjonowanie szpitala. Oczywiście w rozumieniu takim, że te środki idą na poprawienie udzielania świadczeń. Pieniądze, które trafią do szpitali, będą wyliczane indywidualnie. W zamian za dofinansowanie szpitale będą musiały opracować tak zwaną mapę drogową, czyli określić działania, które pozwolą zrównoważyć ich koszty i przychody. To nie jedyne wsparcie, bo w poniedziałek prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili wyniki konkursu dla szpitali pediatrycznych z Funduszu Medycznego. Pieniądze trafią m.in. do GCZD w Katowicach. To są projekty, tak jak na przykład tutaj, przewidujące budowę nowego obiektu, który będzie sprzężony tutaj z istniejącym w tej chwili szpitalem, który też będzie wyremontowany, dostosowany i pozwoli na optymalizację, reorganizację też w kierunkach, które od dawien dawna uznajemy za kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej. Tutaj będziemy mieli ośrodek, który w większym stopniu będzie zapewniał też opiekę ambulatoryjną, bo to jest ten kierunek, żeby procedury, które realizujemy, były jak najkrótsze. Do 14 szpitali leczących dzieci trafi ponad 3 miliardy złotych.